jeżeli chodzi o sam magazyn. Niejednokrotnie widzimy się na tych eventach. Jesteś znanym polskim krytykiem modowym. Jakie masz plany zawodowe w najbliższym czasie? Z tego co wiemy, ostatnio w najbliższym czasie będziesz wyjeżdżać na nagrania Discovery. Co to będą za nagrania? Słuchajcie, nie wiem od czego zacząć. Discovery będzie nagrywać 10, już zaczęli nagrywać ze mną 10 odcinków o mnie, o moim życiu, o moich planach, o tym co robię. A oczywiście wiecie, że jestem krytykiem mody, robię modę. Moją pasją była zawsze moda, więc będę stylistykę, stylizację robić jakiejś pani piosenkarki w następnych odcinkach. Będę projektować, będę mówić o sobie. No i oczywiście wyjedziemy do Rzymu, no bo tam jest mój świat mody. Także tam bardzo często robię sesje z pokazów Valentino, z nowej kolekcji i pewnie tam będą chcieli nagrać. Będzie 10 odcinków o mnie. Na razie nagrywamy trzeci, więc jeszcze przed nami. Powiedz Ewa, jesteśmy właśnie przed pokazami Gosi Strojek, jak również Łukasza Wery. Powiedz mi, co sądzisz właśnie o projektantce Gosi Strojek? Ja myślę, że Gosia Strojek jest bardzo już znaną na rynku projektantką. Widzę tutaj przepiękne kreacje, które niedługo zobaczymy. Bardzo kobiece, bardzo sexy. Mnie się podobają kreacje Gosi Strojek. Ja myślę, że moda musi ubierać i musi pokazywać piękno kobiece. Więc dobrze, widzę tutaj dekolty, widzę tutaj piękne muśliny, widzę tutaj ramionczka, gołe ramiona i to jest to. Powiedz, czym odróżnia się kobieca moda? Czy kobieca moda różni się od mody męskiej? No coś ty. Oczywiście, że się różni, bo facet to facet, kobieta jest z Wenus, a facet z Marsa, czy odwrotnie, już nie pamiętam. Natomiast oczywiście, że się różni, ale moda męska jest bardzo ważna. I ja myślę, że mężczyźni polscy muszą bardziej zwrócić uwagę na swoje stylizacje. Włosi są bardziej wystylizowani i bardziej uważni, jeśli chodzi o ubiór, od kobiet. Ja nazywam ich padiami. Oni w każdym momencie, ten żel, pasek do spodni, żel na włosach, a widzę tutaj męskich mężczyzn w Polsce zaniedbanych. Często są w niebie wyprasowanych spodniach, bo jeżeli spodnie są od garnitury i są z kantem, nie można włożyć spodni niewyprasowanych, gdzie widać ledwo ten kant, albo nie założyć paska. To jest wykończenie i mężczyźni polscy powinni bardziej o siebie dbać. Kobiety dbają o siebie i tutaj, tak jak widzimy, po tych strojach są stroje piękne i myślę, że każda kobieta będzie wyglądać kobieco. Natomiast mężczyźni muszą zwrócić uwagę również na czyste buty. Bo mężczyźni polscy, widzę często, że chodzą w brudnych butach, nie czyszczą butów. Ogólnie mówiąc oczywiście, bo są mężczyźni, którzy bardzo dbają o siebie. Także może, nie wiem czym się różni, płcią moda męska od mody damskiej. Nawiązując temat do Łukasza Wery, jestem młody projektant, który tak naprawdę od niedawna zaistniał na polskim rynku. Czy uważasz, że młodzi projektanci mają szansę przebicia się w Polsce? Tak, jak najbardziej, tylko młodzi projektanci powinni wyjść bardziej odważnie. Ja zauważyłam, że polscy projektanci wychodzą wow, robią coś bardzo fajnego na pierwszym pokazie, a później zaczyna się zwykłe życie codzienne, zwykła sprzedaż pod klientki zachowawcze w Polsce, bo Polska jest krajem zachowawczym i myślę, że jeżeli tak będą, ogólnie mówiąc, będą kontynuować, nic się tutaj nie zmieni. I myślę, że powinni być w swoich kreacjach bardziej odważni, żeby wyjść przed szereg, żeby namówić kobiety polskie, żeby były bardziej odważne. Ubrały, nie wiem, gołe ramiona, dekolty, były bardziej kobiece, bardziej kolorowe, chociaż ja sama uwielbiam kolor czarny. To jest mój styl, ale to nie znaczy, że nie lubię kolorów. Jesteś naczelną magazynu Moda i Styl i dzisiaj jesteśmy na bardzo ważnym evencie. Gdybyś mogła nam powiedzieć więcej na temat dzisiejszego wydarzenia. Dobry wieczór. Dzisiaj mamy kontynuację naszych cyklicznych eventów Fashion Show w klubie XOXO Party. Zobaczymy dzisiaj dwóch wspaniałych projektantów. Projektantkę Gosię Strojek i Łukasza Werę.
Czym projektanci zaskoczą nas podczas dzisiejszego wieczoru? Z tego co wiem i z tego co już zapoznałam się na backstage'u, jest bardzo dużo ciekawych kreacji sylwestrowych, karnawałowych. Przepiękne koronki, które przygotował Łukasz Żwera, przepiękne kolory, tkaniny, no są po prostu boskie. A kto zadbał o twoją dzisiejszą stylizację? Bo przyznam, że od samego początku przykuła moją uwagę. Dzisiejszą kreację zawdzięczam Gosi Strojek. Tak, Gosia Strojek dzisiaj mnie ubrała. Bardzo za to Gosi dziękuję. A powiedz właśnie na co dzień, jak dbasz o swój wygląd, o siebie, czy przykuwasz szczególną wagę do swoich stylizacji? Wiesz co, ja dużo pracuję, tak owszem, poświęcam troszkę czasu dla siebie. A raczej takie domowe sposoby, aczkolwiek staram się też odwiedzać zaprzeczone salony, spa, również medycyny estetycznej, co nie znaczy, że to są takie bardzo drastyczne zabiegi. Nie, to bardziej upiększające niż psujące efekty wizualne. A gdybyś mogła powiedzieć widzom naszej telewizji ATV jakieś takie dalsze swoje plany na przyszłość odnośnie sfery zawodowej? No nie chciałabym z tego miejsca mówić o dalszych planach. One są w toku. Tworzą się, buzują, tworzą się. Dobrze. To w takim razie czekamy na pokaz i dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję, że przyszliście. To jest telewizja internetowa ATV, Flash.pl, portal Fashion Web, Media Elite, magazyn VIP albo też VIP. Widzimy się na evencie dla magazynu Moda i Styl, gdzie zaprezentujesz swoją kolekcję. Gdybyś mogła nam więcej powiedzieć na ten temat? Dziś będziemy mogli zobaczyć najnowszą kolekcję oraz propozycje sylwestrowe, więc urozmaiciliśmy... Ona jest bardzo dobra, nie wiem, że jest piękna, młoda, to do tego jest inteligentna i niezwykle sympatyczna, to naprawdę się bardzo rzadko zdarza. To się wytnie! Nie będziemy tego wycinać. Propozycje sylwestrowe przede wszystkim. A czym nas zaskoczysz dzisiaj? Raczej chciałam pokazać w innej wersji bestsellery, czyli spódnice z trenem, suknie wieczorowe, które będziecie mogli właśnie zobaczyć. Jestem jakby przed sylwestrowym amokiem, więc jeszcze parę propozycji się ukaże. Ale na tą chwilę właśnie to jest dwunastka the best. Jakie kolory będą dominować, jeżeli chodzi o tę kolekcję? Jak widać, ja kocham czerń. Jakoś nie mogę się z niej wydobyć. Ale oczywiście ognista czerwień, szarości uwielbiam, beże, neutralne kolory, ale przede wszystkim czerń. Powiedz, skąd czerpiesz inspiracje na swoje projekty? Oj, inspiracje są wszędzie, gdzie się nie obejrzę. Pomysły same tlą się w mojej głowie, więc budzę się już z pomysłem, jadę do pracowni i go realizuję. No i tak się zaczyna projekt. A kto ciebie zaraził pomysłem, czy w ogóle dziedziną projektowania? Myślę, że urodziłam się już z tą pasją. Zawsze interesowałam się modą. W końcu zaczęłam szyć sama dla siebie. Jak zobaczyłam, że jest pewien odzew i zainteresowanie, zaczęłam szyć dla klientek. And here I am.
Dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie. Jak wyobrażasz sobie siebie za 5 lat na przykład? Myślę, że będzie to runway, Fashion Week London, ten kierunek. Idziemy w tym kierunku. Dokładnie. Dobrze, to z niecierpliwością czekamy na twój pokaz i dziękuję za rozmowę. Dzisiaj bardzo ważne dla ciebie wydarzenie ze względu na to, że prezentujesz swoją kolekcję i chciałbym, żebyś nam więcej powiedział na jej temat. To jest kolekcja Couture 2018, czyli sezon całoroczny. Jestem projektantem głównie sukien wieczorowych. Zbierałem tkaniny podczas swoich podróży, kompletowałem przez parę miesięcy tkaniny Couture z różnych stron świata, między innymi z Portugalii, z Włoch, ze Stanów i powstała kolekcja Łukasz Werra Couture 2018 i zobaczymy ją dzisiaj. A czym nas dzisiaj zaskoczysz? No na pewno kreacjami, nie będę zdradzał co się będzie działo, na pewno wykonaniem, na pewno różnorodnością i na pewno bardzo dobrą jakością kreacji. No i oczywiście takim pazurem artystycznym. Nie każdy dzisiaj jest z nami, gdybyś mógł nam powiedzieć jakie kolory będą dominowały dzisiaj? Nie zdradzę. Zobaczycie na wybiegu. No dobrze, to jeszcze takie moje ostatnie pytanie na temat twoich dalszych planów zawodowych. Dalsze plany na pewno międzynarodowe, ale na rodzimej Polsce też się skupiam, ale w mniejszej części zagranica jest dla mnie teraz ważniejsza. A jak wyobrażasz sobie siebie za kilka lat?
Trudno mi jest powiedzieć. Mam bardzo duże ambicje i zawsze miałem duże ambicje. Rozwijam się w bardzo szybkim tempie. Myślę, że będę kiedyś ogólnoeuropejskim projektantem. Tego ci życzę, a powiedz mi jeszcze tak na sam koniec, kto zaraził ciebie w ogóle jakby taką pasją do projektowania? Nikt mnie nie zaraził, ja się urodziłem z tym. Czyli to zawdzięczam genom rodzicom, po prostu, to, że mnie stworzyli. Czyli to było w tobie od zawsze? To było we mnie od zawsze, ja się od zawsze zajmowałem modą. Dobrze, czekamy z niecierpliwością na twój pokaz i dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję. Ale nie tak, no wiesz jak. Prowadzącego wydarzenie modowe. Bardzo dobrze. Wydaje mi się, że ja się trochę interesuję modą. Co prawda jestem taki mało stylowy, to znaczy ja nie idę za trendami, tylko muszę się w czymś dobrze czuć, więc wydaje mi się czasem, że ubieram się może w stare rzeczy, ale nieważne, czy coś jest stare, czy coś jest nowe, czy coś jest modne, czy jest niemodne. Ja się po prostu w tym muszę dobrze czuć i tak staram się dobierać. Ja wiem, że nie zawsze trafię. To nie jest tak, że ja zawsze trafię w jakiś ubiór, który mi pasuje. Natomiast no też często na przykład chodzę do pracy, do Polsatu, to zabieram ze sobą 3 marynarki i 6 krawatów, bo do końca nie wiem, czy to, co podobało mi się rano, przymierzając się do pracy, będzie mi się podobało w godzinach wieczornych, kiedy mam program, czy jakiś newsowy występ. Śmieją się ze mnie nawet koleżanki i koledzy, że jestem gorszy niż kobieta, tak? Bo się gdzieś przebieram 15 razy, no ale tak po prostu mam i tego nie zmienię. A skupiając się stricte na dzisiejszym wydarzeniu modowym, która kolekcja przypadła panu najbardziej do gustu? Gosi zdecydowanie, bo ja ogólnie lubię rzeczy w modzie. Wiem, że często chodzę na pokazy mody i są takie ubiory, są takie, powiedziałbym, występy. Jest taka moda bardziej na pokaz niż do życia codziennego. A ja uważam, że ubrania są, żeby być w tym ubranym w życiu codziennym, a nie tylko na pokaz. Tak? Także zdecydowanie bardziej proste rzeczy. Łatwiejsze nieco, chociaż te koronki też były fajne, ale no nie dla mnie. Ja bym chyba swojej dziewczyny nie ubrał w koronki, chyba że w bieliznę. Pomijając dzisiejsze wydarzenie, z tego co wiem, pisze pan też felietony. Jakby mógłby pan przedstawić widzom naszej telewizji coś więcej na ten temat? Ja felietony już dawno nie piszę. Ja byłem kiedyś felietonistą w DJ Magazine, bo interesuję dalej się muzyką klubową, a w ogóle się jakby wywodzę z heavy metalu, bo zajmowałem się przez wiele lat, jeszcze mieszkając w Katowicach, metalhammerem, a w związku z tym, że metal w pewnym momencie wszedł w elektronikę, zacząłem się interesować muzyką elektroniczną. W ogóle wiele zespołów heavy metalowych wprowadzało keyboardy, klawisze, trochę taki klimat, gdzieś trochę elektroniki. Tiamat był taki zespół, który chyba najbardziej to robił. Chyba szwedzka czy fińska kapela, nawet jeszcze nie pamiętam, albo The Gathering, holenderski band, który mi się zawsze podobał. I wiem, że Paradise Lost też taki brytyjski zespół. Także jakby się stąd mi się wzięło przejście do muzyki elektronicznej, które przeszło dosyć, powiedziałbym, łagodnie. No i mój najlepszy przyjaciel to jest DJ Janek Duńczyk, kiedyś taki kultowy, powiedziałbym, człowiek. On był rezydentem piekarni, tam się zresztą poznaliśmy. Zresztą mi zrobił pierwszego miksa, który jest dostępny na Facebooku, więc polecam. Transowy miks, taki ciepły, delikatny. Ja wybierałem kawałki, on tam też swoich utworów część dołożył, które znalazł. I myślę, że zrobił fajnego miksa. Ja mówię, że jak Paul Oakenfold. Paul Oakenfold to jest taki DJ, który teraz gra komercję, a wcześniej grał fajną muzykę elektroniczną dla wytwórni Global Underground, także no gdzieś ta muzyka cały czas jest. Ja nigdy nie byłem utalentowany specjalnie muzycznie, więc musiałem uderzyć do tego jakby od drugiej strony. Tak samo ze sportem. Piłkę nie potrafię grać, ale chciałem być przy sporcie, przy futbolu, więc dlatego jestem dziennikarzem. Także pisanie, mówienie, komentowanie. No mam, jestem, powiedziałbym, w różnych szerokim wachlarzu różnych takich dziennikarskich zadań sobie dam radę. Jakieś ciekawe projekty zawodowe, nowe się szykują? Ja mam projekt, chcę zrobić projekt DJ-ski właśnie, bo chodzę trochę po klubach teraz w Warszawie i widzę, że no, to nie jest to, co było kiedyś, kiedy była piekarnia, kiedy
kiedy był trend jeszcze wcześniej, kiedy no gdzieś w tych klubach grano fajną, ambitną muzykę. Teraz wydaje mi się, jest bardzo dużo komercji. Nie chcę obrażać audycji radiowych, ale no gra się to, czego się słucha w radiu. Poza tym widzę, że DJ-e grają to, co chciałaby usłyszeć publiczność, a wydaje mi się, że skoro DJ jest artystą, to on musi mieć swój przygotowany jakby set i swój projekt, czyli musi zacząć tego seta, musi mieć tą fazę taką gdzieś mocniejszą i potem to zejście, uspokojenie. I tak gra, Janek Duńczyk tak grał, że on zawsze, jak robiliśmy imprezy jeszcze kiedyś dawno, dawno temu, to on zawsze ze mną się konsultował, czy to będzie pasowało do tego. Tak, to jest tak jak książka, czy film. Nie może być to, co w filmie nie jest tak, że to, co chce widz, czy w książce, tak? Artysta sobie tworzy swój jakiś projekt. Pamiętam, kiedyś byliśmy na Ibizie też właśnie z Januszem, to był rok chyba 2000 i grał Paul Oakenfold, o którym często mówię. I to był klub Pasza. Nawet był Niki Lauda podczas tej imprezy wtedy, pamiętam, i Kobe Bryant, także klub taki bardzo, no oni byli na VIP-ie, my nie. I pamiętam, że on miał kufer, bo grali wtedy jeszcze z winyli, miał wszystkie płyty poskładane i on nawet gadał z ludźmi, się nie koncentrował, tylko wiedział, jaką płytę położyć, zakładał tą płytę i szedł dalej, mógł rozmawiać z ludźmi, czyli miał seta przygotowanego. A dzisiaj mi się wydaje, że DJ, co grasz, a gram to, co chcą ludzie, tak? Bo jak ludzie schodzą z parkietu, no to nie zmienia muzyka, chyba nie o to chodzi, tak mi się wydaje. Bo jakby reżyser nie wie, czy wyjdzie widz z kina, nie wie tego. No bo robi jakieś filmy, jaki ma pomysł na to, jaką wizję ma, a nie interesuje go to, czy widz wyjdzie z kina, czy nie. Także to mi się podoba.